Czym są ładunki elektryczne? W jaki sposób powstają i dlaczego tak ważne jest racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej? Na te wszystkie pytania mogła znaleźć odpowiedź rybnicka młodzież podczas wizyty mobilnego centrum nauki Planeta Energia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ważna jest w codziennym życiu i jak wiele urządzeń działa dzięki niej. O czym mowa? Oczywiście o energii elektrycznej, bez której niemożliwe byłoby korzystanie z licznych urządzeń elektrycznych. Mobilne Centrum Nauki Planeta Energii postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania źródeł energii elektrycznej i pokazać najmłodszym mieszkańcom miasta, skąd tak naprawdę bierze się prąd. Pokazujemy najpierw dzieciom, jak sami jesteśmy zbudowani z atomów. Później pokazujemy, że od tych atomów można oderwać elektrony. Jak te elektrony wprawimy w ruch, to mamy prąd elektryczny. Celem całego przedsięwzięcia było przede wszystkim wyczulenie najmłodszych na proekologiczne postawy dotyczące wykorzystania źródeł energii elektrycznej. Dlatego pracownicy miasteczka udzielali odpowiedzi na rozmaite pytania młodzieży, a wśród nich nie zabrakło takich pytań jak... Co to jest energia elektryczna? Jakie są jej źródła? Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych? Jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu obiektów energetycznych? I jak korzystać z energii elektrycznej w sposób oszczędny? Liczne zadania naukowe, wiele kreatywnych zabaw i ciekawe eksperymenty towarzyszyły tegorocznym uczestnikom Mobilnego Centrum Naukowego. Nie zabrakło także dużej dawki uśmiechu i radości, którą najmłodsi obdarowali pracowników. A co im się najbardziej podobało i dlaczego zdecydowali się odwiedzić miasteczko? Podobały mi się te rowery, co tam były, właśnie ścigaliśmy. No i te auta potem, co były przyczepione do tego, to one jechały. Dzięki zorganizowanemu Mobilnemu Centrum Nauki rybnicy uczniowie zdobyli wiedzę, która pozwoli im w przyszłości zachować proekologiczną postawę i wyczuli na potrzebę dbania o środowisko naturalne.